Zaczynam od piwnicy. Witajcie drodzy widzowie na kolejnej eksploracji. Zaczynam jeszcze w ciągu wieczora, można powiedzieć. Jesteśmy gdzie dzisiaj, Jacku? W bardzo podejrzanym miejscu. W bardzo podejrzanym miejscu. Miejsce to było strażnicą, tak? Służącą tutaj wojska pogranicza, tak? Polskiego. Kiedyś był to dwór w XVI wieku. W XVIII był to pałac, więc miejsce z potężną historią. I też nie wiemy, jak to było jeszcze w rękach niemieckich, co tutaj mogło być, nie? Bardzo ciekawa jest ta właśnie wieża, nie? Z początku myślałeś, że co to jest? Nie wiem, jakieś więzienie. Wieża wydawała duży dom śmierci. Tak, dokładnie. A jednak okazało się, że to właśnie tu wojska te polskie, ale to na końcu stacjonowało. Nie wiemy, co było tu wcześniej. Mogło tu rzeczywiście coś być służące wojskom III Rzeszy. No nic, czekamy, jak się ściemni. Także zostało raptem jeszcze kilkadziesiąt może minut i będziemy zaczynać. Ruszamy do akcji. Tak jest. Dobra, zaczynamy od piwnicy. Co to było, stary? Są jakieś rzeczywiście takie... Mówisz? Dokładnie. Ciągłbym, jakbym widział taki cień, albo to twoja latarka jakoś rzuciła od tych drzwi. Tam coś jest, że jest stary. Będziesz oblukać? Zobacz, co tam jest. Pewnie. Ja, te ściany są okrutne. Przechodzę na najprzota. Co, jest tam coś ciekawego? Dziura donikąd. Ciężko się te drzwi otwiera. Pajęczyny przeogromne. Daj jakiś sygnał, gdzie jesteś. Uderz w którejś drzwi. Jest ktoś tutaj. Ujawnij się.
gdzie. Czekaj, jeszcze to pomieszczenie sprawdzę. Słyszy mnie ktoś? Jeżeli mnie słyszysz, powiedz głośno tak. Halo, jesteś tu sam? Nie? Odpowiedziałaś nie? Co? Ała. Wow, wow. Może pan sprawdzić, co to za miejsce? Coś tutaj się wydarzyło? Wow, zadzwoń? Byliście wojskowymi czy więźniami? Zamkniesz te drzwi, na które świecę? Próbuj! Te drzwi! Thank you.
Pokaż światu! Halo? Jestem. Chcecie dalej rozmawiać? O czym chcecie porozmawiać? Jak wygląda po tamtej stronie wasz świat? Tu jesteś? Dobra. Na razie styka. Dobra, krótki komentarz po sesji w piwnicy. No i znów konkretnie dosyć. Tak, dużo głosów. Kobieta, mężczyzna, na pewno jest ich dwójka. Na kilka pytań na pewno konkretnie odpowiedzieli. Trochę dużo. Parę rzeczy było niezrozumiałych, ale były to głośne odpowiedzi. Trzeba to przeanalizować. Na pewno więcej usłyszeliśmy jak ostatnio. Mamy tu na pewno jakieś dwa duchy. Pytanie, gdzie one są? Czego nie chcą tutaj na przykład czymś poruszyć, zamknąć drzwi? Może nie wiedzą, dlaczego mają to zrobić. To trzeba dać im jakiś powód. Pytanie, jaki? Nie wiem. Może chcą się stąd wydostać. To na przykład poświećmy. Zgaśmy te światła na razie, żeby ułatwić, nie odganiać ich. Dobrze, stoimy teraz w całkowitych ciemnościach, już w tej ciemnej piwnicy. Dobrze. Kobieto lub mężczyzno, jeżeli chcecie stąd wyjść, lub my mamy stąd wyjść, chociaż chcieliście rozmawiać, zamknijcie te drzwi przed nami. Dlaczego? W taki sposób fizycznie się skontaktujemy. I następny przedmiot uruchomię, przez który porozmawiamy. Poruszcie chociaż tymi drzwiami. Proszę. Pokażcie, że nasze światy się przenikają. Wow, co to było? Co to było takie? Ja nie wiem, jak mówiłeś, to miałem wrażenie, jakby coś dwa razy w coś drewnianego puknął. Tak. Tam, gdzie byliśmy. Jakie było? Puk, puk. To dosłownie tam. Możesz głośniej uderzyć?
tu jest, czuć to. Mhm. Pokaż, gdzie jesteś. Zahałasuj. Gdzie mamy cię szukać? Słyszymy cię, ale nie widzimy. Co to było? Jakie szurnięcie. Ale skąd to? Co to? Owad? Coś jakby mucha, ale no. Nie wiem. Albo to są kroki. Nie wiem. Słyszysz głosy? Nie. A co słyszysz? Nic. No taką minę zrobiłeś. Głośno myślę. O. Jak będzie? Gdzie mamy podejść? Co to kurwa jest? Tak jakby osa, bąk albo... No, no, no. Ale... Kuźwa. A tu w piwnicy, w takim miejscu? No ja nawet nie słyszałem, żeby coś tu latało. Znaczy, najpierw to słyszałem gdzieś z przodu, teraz gdzieś z tyłu, jakby na zewnątrz, nie wiem. Nie, no ja tam widzę. No właśnie, jakieś popieprzone to. Mówisz coś? Tam coś słychać, nie? No, z ja od samego początku no jakoś mnie przyciąga to pomieszczenie, jest jakieś poryty na moje. Widzisz takie zielone światło? Podejdź tutaj. Jesteś nadal kobietą, mężczyzną. Postawiłem taki niebieski przedmiot tu, świecący. Możecie na tym przedmiocie odpowiadać na moje pytania jak wcześniej. Proszę, podejdźcie. Któryś z was. W taki sposób. Zielone światło to odpowiedź na tak, na moje pytanie. Czerwone światło to odpowiedź nie. Na moje pytanie. Zielone tak, czerwone nie. Wpłyńcie na otoczenie i odpowiedzcie mi. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Niech któryś z was tu podejdzie. Albo kobieta, albo mężczyzna. Dobrze. Jeżeli mam przejść do pierwszego pytania, zapal odpowiedź na tak. Zielone światło. Wtedy zaczniemy. Podejdź z lewej strony. Oho, jest. Dosyć szybko, nie? Tak. Czyli potwierdzasz, Jacku, że flux nie daje wyników zawsze tak samo. Jest różny przedział czasowy. Tak. Dziękuję za tą odpowiedź. To co, jakie pytanie teraz zadajemy? Może, czy pracowałeś w tym miejscu? Bo pracowałeś. Tak jak powiedział mój kolega,
Pracowałeś w tym miejscu? Pracowałaś? Któryś z was podszedł? Zielone tak, czerwone nie. Czy pracowałeś, pracowałaś tutaj? Nie czuję tego zła, nie? Takie jest bardzo takie, nie wpływa nic negatywnie. Odpowiesz? Jeżeli nie, zapal przeciwną stronę. Przeciwną. Do zielonej. Czerwoną. Powiedz, proszę. Mamy ograniczony czas. Im szybciej, tym więcej dowiemy się. Czy pracowałeś tutaj, pracowałaś? Zielone tak, czerwone nie. Czerwone jest po prawej stronie naszej. Odpowiedź nie. Znów słyszę ten dźwięk tego jakby muchy albo bąka, nie? Czyli to nie był ten motor. Znów to gdzieś słyszę. Czyli pracownik. Jakie kolejne? Czy ktoś zmarł w tym pomieszczeniu, w tym budynku? Ale z jakiegoś powodu tu są. Bo czy wydarzyło się tu coś złego? Może czy wydarzyło się tu coś złego? Czy wydarzyło się tutaj coś złego? Odpowiedz proszę, szybko. Dowiemy się prawdy. Czy wydarzyło się tutaj coś złego? Jeżeli nic złego, odpowiedz, że nie. Przeciwną stronę. Tą stronę, którą zapalasz, to jest odpowiedź na tak, na nasze pytania. Przeciwna to odpowiedź nie. Czy wydarzyło się tutaj coś złego? Widziałem jakieś światło przede mną, takie ukrypi pomieszczenie. Mhm. Jakby świetlik, nie? Jeżeli chcesz dalej rozmawiać, musisz potwierdzić to na tym przedmiocie. Z jakąkolwiek odpowiedzią.
Może nie chcesz, żebyśmy odeszli. Zapal na nie. To już ostateczne pytanie. Nie wiemy, czy wciąż tu jesteś. Mężczyzną lub kobietą. Jeżeli nie, mamy nie odchodzić, zapal czerwone światło. Jeżeli mamy odejść, zielone, no tak. Proste. Może już nie chcecie rozmawiać. Może zwróciliśmy kogoś uwagę. Chyba, że chcesz porozmawiać ze mną za pomocą tego szumiącego urządzenia. Zapal wtedy zielony. Może chcesz z nim? Podejdź ty bliżej. Powiedz bliżej po prostu. Ja się oddalę. Mam włączyć to strasznie szumiące urządzenie? Chcesz za pomocą niego porozmawiać? Słyszę jakieś pukanie. Może dostaniesz zaraz odpowiedź, kto wie. Czyli szumiące urządzenie. Dobra. Zobaczymy. Czy jesteście tu jeszcze z nami? Perfumy potrzebne. Perfumy potrzebne damskie, no. Kobieto, jesteś tutaj z nami, może? Faktem, ja miałem wolniejsze skanowanie, ale u Jacka jest totalna cisza.
Wybitne wejście do piwnicy. Jeszcze na razie tu się pokręcimy. No dobra. Bardzo ciekawy w tej piwnicy, trzeba przyznać. Będziemy teraz trochę nasłuchiwać. Znów, zanim zaczęliśmy nagrywać, słyszeliśmy, jakby coś spadło, jakiś kamyk został rzucony wcześniej. Ale jaki podobny schemat jak ostatnio, nie? No. W piwnicy znów jakieś dziwne akcje. Tak. Ale liczę, że góra będzie inaczej w końcu, że na górze coś będzie słychać. Oj, to wiele. Na górze. Zresztą w całym budynku. Piwnica jest bardzo mroczna, ale odpowiedzi były konkretne, kontakt był konkretny. Ale czy stało się tu coś złego? Jeżeli jest tu jakieś zło, to bardzo dobrze się kryje. Jesteś tu może z nami? Odezwij się do nas. Trzeci raz już słyszę. Słyszysz takie uderzenia? Gdzieś tam... No, zareagowałeś, słyszałem, a to ja też słyszałem. Na coś zareagowałeś? Głuche gdzieś z oddali. Niekoniecznie z budynku. Możemy jeszcze budynek przeskanować lornetką. Jest. Jakby coś. Magnetometr? Co? Młody. Młody. Sprawdzę K2, co tu się... Jak młody? Atak serca. Chcesz mnie przyprawić o atak serca, czy zmarłeś na atak serca?
Jaka wojna? Czeka nas wojna? Może po wojnie tu stacjonowali? Albo w czasie wojny? Może tak. Czy byłeś młody i zginąłeś na wojnie? Próbuję cię jakoś zrozumieć. Daj mi więcej wskazówek.